Że po pierwsze trzeba powiedzieć, że pierwszy raz mamy do czynienia, kiedy Europejski Fundusz Społeczny łączy się w regionalnym programie operacyjnym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Dla rozwoju gospodarczego jest potrzebny rozwój społeczny, jest potrzebna edukacja, jest potrzebne równoważenie rozwoju w tych obszarach. Stąd bardzo się cieszymy, to jest trudniejszy dla nas wymiar, aby ta synergia dwóch funduszy miała miejsce, żeby ona była oparta o to połączenie na bazie projektów, na bazie działań wspólnych, ale korzyści z tego będą oczywiście większe. Dziś nie mówimy często o projekcie, ale mówimy o przedsięwzięciu, które łączy w sobie wiele pojedynczych projektów, które wzajemnie na siebie oddziaływują i dają efekt synergii, który jest tak bardzo potrzebny dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji wynika oczywiście z uwarunkowań, jakie na ten proces są nałożone, ale i także wynika z naszych doświadczeń historycznych, bo trzeba powiedzieć, że inteligentne specjalizacje nie mogą się rodzić z dnia na dzień i w związku z tym nie można ich też w sposób dyrektywny albo odgórny zidentyfikować ani wyznaczyć. Ja przypomnę, że też Regionalna Strategia Innowacji powstaje w takim procesie uzgodnień, konsultacji społecznych. Głównie dotyczy to tych branż i tych obszarów, które za te potencjalne inteligentne specjalizacje uznajemy. Spotykamy się z przedsiębiorcami, spotykamy się z naukowcami, z uczelniami wyższymi i z instytucjami okołobiznesowymi, bo tam leży klucz do tego, jakie te inteligentne specjalizacje będą. Województwo podkarpackie od lat, jeszcze sprzed, w okresie międzywojennym, w oparciu o uruchomiony wtedy Centralny Okręg Przemysłowy, weszło na ścieżkę rozwoju związaną z lotnictwem, z przemysłem zbrojeniowym, z przemysłem maszynowym i stąd jedną z naszych inteligentnych specjalizacji jest właśnie lotnictwo i kosmonautyka. To są inteligentne specjalizacje, które jak gdyby na dzień dzisiejszy mamy zidentyfikowane. Dotyczy to jakości życia, dotyczy to także informatyki, całego przemysłu związanego z technologiami informatycznymi, ale też musimy myśleć o zmianie tych albo o rozszerzeniu tych inteligentnych specjalizacji. Dlatego, że raz przygotowany dokument nie jest do końca dokumentem wiążącym. Tutaj jest bardzo dynamiczna sytuacja i wyznaczyliśmy też także potencjalne inteligentne specjalizacje, jak motoryzacja, biotechnologie, przemysł farmaceutyczny. I teraz w zależności od ewaluacji, od rozwoju sytuacji będziemy ten dokument starali się zmieniać. Przede wszystkim, aby beneficjent mógł podjąć decyzję o złożeniu projektu, przedsięwzięcia, żeby mógł się zainteresować i przygotowywać taką aplikację, musi znać kryteria wyboru tych projektów i kryteria dostępu do tych ogłaszanych konkursów czy naborów. I to jest najistotniejsza sprawa uszczegółowienia i tego całego procesu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Uruchamiamy poszczególne osie priorytetowe, uruchamiamy poszczególne działania i dotyczy to, tak jak wspominaliśmy na początku, i Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łatwiejszym w tym procesie jest Europejski Fundusz Społeczny, ale tak jak mówiliśmy, te działania muszą iść równolegle, stąd też konieczność, aby uszczegółowienie w obrębie tego drugiego funduszu też już było gotowe. Chcemy kolejne konkursy ogłosić już pod koniec trzeciego kwartału, tak żeby można było właśnie w czwartym kwartale składać wnioski. Dotyczy to i działań, które będą podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucję pośredniczącą. Dotyczyć to będzie także naborów tych, które będą prowadzone przez nasz Departament Wspierania Przedsiębiorczości, czyli skierowane będą do przedsiębiorców i wreszcie też nabory, które są skierowane do takich instytucji jak samorządy, jak różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują w naszym województwie. Myślę, że te pierwsze nabory, które nie mają oczywiście charakteru pilotażowego, będzie wszystko dobrze przygotowane, ale są taką dla tych, którzy mogą o to aplikować, takim pierwszym sygnałem, że o to ruszyły
szerszą skalą wszelkie nabory, abyśmy mogli jak największą kwotę przygotować do wydatkowania w 2018 roku. Jest to rok i czas, kiedy będzie dyspozycja w odniesieniu do rezerwy wykonania, a tu chcemy jak najlepiej osiągnąć wynik, abyśmy mogli zwiększyć ilość środków, które trafią do naszego województwa. Znaczy, po pierwsze, to chcemy gros środków skierować na tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy, rozwój przemysłu, ale i także nie zapominamy o infrastrukturze społecznej, o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, o infrastrukturze związanej z ochroną środowiska, bo te wszystkie rzeczy muszą wzajemnie współgrać. Trwały rozwój jest uzyskiwany wtedy, kiedy mamy miejsca pracy w przemyśle, kiedy mamy rozwiniętą dobrze gospodarkę, kiedy te tworzone miejsca pracy mają charakter innowacyjny, nie tylko odtwórczy, prosty, ale twórczy, kiedy będą tworzone ośrodki badawczo-rozwojowe, biura konstrukcyjne, różnego rodzaju instytucje certyfikujące. To wszystko jako proces na Podkarpaciu się rozpoczyna, dlatego że jesteśmy innowacyjnym województwem, innowacyjnym regionem. Środki pomocowe mają ten dosyć dynamiczny trend rozwojowy w tym obszarze podtrzymać i przedłużyć tą dobrze wznoszącą się krzywą rozwoju.